Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ptasie mleczko z malinami. Przepyszny deser lub jak kto woli ciasto bez pieczenia, które znakomicie smakuje w upalne dni. Jest orzeźwiające, delikatne i bardzo proste w przygotowaniu. Polecam i zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie ptasiego mleczka rozpoczynamy od ułożenia biszkoptów na dnie tortownicy wyłożonej folią aluminiową. Galaretkę agrestową rozpuszczamy według przepisu na opakowaniu, zmniejszając ilość gorącej wody o połowę. Dokładnie studzimy i odstawiamy do lodówki, aby lekko stężała. Do miski wlewamy 200 g mleka zagęszczonego i miksujemy je do momentu, aż podwoi swoją objętość i zgęstnieje. Dodajemy lekko stężałą, ale jeszcze lejącą się galaretkę i całość dokładnie łączymy, a następnie wlewamy na biszkopty. Tak samo postępujemy z galaretką truskawkową. Rozpuszczamy ją według przepisu na opakowaniu, zmniejszając ilość wody o połowę. Dokładnie studzimy i wstawiamy do lodówki. Do miski wlewamy pozostałe mleko zagęszczone i miksujemy je, aż podwoi swoją objętość. Dodajemy lekko stężałą, ale jeszcze lejącą się galaretkę truskawkową i całość dokładnie miksujemy. Tak przygotowaną masę dokładnie rozprowadzamy na pierwszej warstwie ciasta. Na wierzchu torcika układamy maliny i całość ponownie wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Tak przygotowane ptasie mleczko dekorujemy miętą i podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.